A gdybyś dostała taką kartkę miłej miesiączki, zamiast na przykład szczęśliwego nowego roku. No, to może miłych miesiączek, o. Przyjemnych miesiączek. To co? No nie wiem, no ja bym się chyba ucieszyła, jakbym dostała taką kartkę. No, fajna kartka. To by znaczyło, że w ogóle miesiączka istnieje. Hello, można dostać kartkę z jej okazji. Ekstra byłoby też dostać coś oprócz kartki, na przykład, nie wiem, zaproszenie do opery albo dużą bombonierkę. Dużą bombonierkę dobrych czekoladek. Och, albo coś innego, coś miłego, co nam sprawia przyjemność. Ale też, wiesz co, wyjazd gdzieś, myślę, że to by było jeszcze przyjemniejsze z okazji miesiączki. Tylko nie autobusem 8 godzin. Nie, to miałam na myśli. Ale wiesz, fajnie by było na przykład rzecz w takim społeczeństwie, nie? Że to jest takie normalne, o, masz miesiączkę? Och, jak super, gratuluję, och, to miłe miesiączki, nie? Tak jak masz urodziny, wszystkiego najlepszego, to tak samo masz miesiączkę? Jak wspaniale, ja miałam 2 tygodnie temu, już się nie mogę doczekać następnej. Nawet jak kichniesz, to ludzie ci mówią na zdrowie, a jak mówisz, masz, mam miesiączkę, to mówią, o Jezu, współczuję. O, kto wtedy mi przykro. Kto wtedy chce mieć miesiączkę? No. Ale jakby ci dawali kwiaty i czekoladę. Masz miesiączkę, a mamy zebranie zespołu w pracy, to już ci kawkę niesiemy, herbatkę, usiądź sobie. No nie, no to cudownie. Albo na przykład, nie, już dzwonię po taksówkę, jedź do domu, tam sobie celebruj, w domu sobie celebruj. Zadzwoń po całą rodzinę, oni będą cię obsługiwać. No to by było fajnie, co? Albo bierzesz dzień wolny. Masz miesiączkę, no tak jasne, to jest taki ważny dzień, tyle możesz dzisiaj odkryć, tyle może się wydarzyć, taka inspiracja na cały miesiąc. Nie no, oczywiście, że twój szef tak do ciebie gada? Nie ma, ona ma miesiączkę dzisiaj, a wszyscy, a no tak, ciekawe, no czy sobie dobrze wypocznie, z czym wróci, może jej się coś przyśni ciekawego. Albo w szkole nauczyciele. Mówisz, że masz miesiączkę nauczyciela, kochanie, to idź sobie do domu albo usiądź przed szkołą i poddychaj sobie świeżym powietrzem. Może przyjdzie jakaś wizja. Ale nie na zasadzie, masz miesiączkę, o, jesteś biedna, to sobie odpocznij, tylko na zasadzie, masz miesiączkę, cudownie, wspaniale, to miłego dnia. Wtedy jest czas na jakieś odkrycia, na coś specjalnego, nowego, może na jakąś miłość. Może na miłość do siebie, na czas dla siebie. Na czas dla siebie, prawda? Czas dla siebie. Zamiast wstawać o 5 rano, żeby o 6 moczyć się w zimnej wodzie, bo akurat tego dnia masz zajęcia z pływania na studiach i jest ci zimno i nieprzyjemnie. O właśnie, straszna wizja. W takim razie miłej miesiączki. Przyjemnej miesiączki. Niech ktoś ci podaruje kwiaty, czekoladę, zaproszenie do kina. Bilet lotniczy na Kanary, a co? Masz dzisiaj miesiączkę? Och, jak się cieszę. No to wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najwspanialszego.